Łap zwierzątko, zasady przykładowa rozgrywka. I tak tutaj pokazałem wam, jak wygląda przedstawienie zwierzątka, że widzimy zwierzątko z przodu, z boku, kolorek zwierzątka i tylko sam, sam taki zakreskowany, sam szkic zwierzątka. I więc tak, najpierw możemy uczyć dziecka, żeby wybierało zwierzątko na podstawie samych tylko takich właśnie. Kafelków. Jak już będzie wiedziało, o co chodzi, no to przechodzimy do zabawy. Cztery zwierzątka układamy sobie. Po środku stosik. Odkrywa jedna osoba płytkę i pierwsze dziecko, które, które chwyci zwierzątko na, na obrazku, to bierze tą płytkę. Jeśli się pomylimy, to wcimy złom. No to tracimy kartę. Jeśli oczywiście mamy z czego stracić. No wygrywa ten, który ma najwięcej płytek takich na koniec zabawy. A jeszcze jest fajna sprawa: bo z jeszcze płytki na dole tego typu, z dwoma Ale tutaj zauważcie: że zwierzą... jedno zwierzątko jest dobre, no, piesek jest identyczny, a jedno jest specjalnie z błędem, bo próbka na jest fara. Tak, tak, kotek. I przy odkryciu takiego kafelka należy wychwycić właściwe zwierzątko, czyli pieska a nie, nie krówkę, ani nie kotka. Więc to jest taki wyjazd zaawansowany i też uważam, że to jest bardzo fajny pomysł na taki rozwój tej gry jeszcze dodatkowo i przedłużenie jej żywotności, że fajna sprawa. Tak wygląda gra. Złap zwierzątko od drugiego roku życia. No, nam się bardzo podoba i zwierzątki na pewno będą się podobać. Będziecie lubią takie wymiarowe modele. Dzięki!